Paulina Majewska-Braun, która wydała właśnie książkę Grzech. Dzień dobry. Jesteś autorką, która do tej pory wydawała książki, taką kobiecą literaturę obyczajową, a tym razem zmieniasz gatunek i zabierasz czytelnika w świat zbrodni i grzechu. Skąd ta zmiana? Wiesz co, tak nie do końca zmieniam gatunek, dlatego że w ostatniej mojej książce Jak się nie zakochać, wbrew pozorom nie o miłości i nie o zakochiwaniu się, tylko układaniu sobie życia po 40, po takim dużym przełomie i chyba wpasowuje się w klimaty, które zna jednak niejedna opuszczona, rozwiedziona 40-latka. Pojawiły się pewne elementy, może nie kryminalne, ale takie elementy zagadki. I okazało się, że sprawia mi wielką frajdę pisanie, właśnie tak porywanie czytelnika od pierwszej strony, zadawanie pytania i poszukiwania odpowiedzi przez kolejne ileś tam stron. Doszłam do wniosku, że chyba łatwiej się pisze kryminał niż obyczajówkę tak naprawdę, bo łatwiej jest pociągnąć kogoś opowieść, zagadki, zadawania pytań, poszukiwania, niż opowiadanie historii takiej tu i teraz po kolei. Jest to w moim odczuciu o wiele trudniejsze. No i stąd pomysł na to, żeby tym razem opowiedzieć historię trochę bardziej kryminalną, ale dalej grzebiącą w emocjach. Bo to nie jest kryminał sensu stricte, tylko to jest historia dalej obudowana emocjami, od których wszystko się zaczyna. I to jest historia, która opowiada o tym, jak jesteśmy manipulowani własną głową. Więc ja myślę, że nie odbiegam od tego, co robiłam wcześniej, dodaję tylko morderstwo. A myślisz, że każdy z nas w odpowiednich okolicznościach jest w stanie popełnić zbrodnię? Myślę, że większość. To jest tylko kwestia postawienia nas w ekstremalnej sytuacji, bo tak naprawdę znamy się tyle, ile poznajemy siebie w ekstremalnych sytuacjach. To myślę, że nie jedna osoba będzie próbowała to zrobić. Natomiast zabić dla zemsty z powodu nielubienia kogoś czy zawiści, no to myślę, że to jest zupełnie inny obszar, inna kategoria morderstwa, tak? Bo mówimy o morderstwie, a zabiciu. Nie chciałabym się sprawdzać w takiej sytuacji, ale chociażby ostatnia wojna też pokazała, jak nasi dziadkowie czy pradziadkowie funkcjonowali w takich ekstremalnych okolicznościach. Znów bohaterkami twojej książki głównie są kobiety. Powiedz, czy wierzysz w taką kobiecą solidarność? Myślę, że tak, że my postrzegamy świat trochę inaczej niż faceci. To nie znaczy, że się spotykamy i tylko o nich rozmawiamy. Nie, to chodzi o spędzanie czasu, delektowanie się chwilą. To polega na tym, że mamy wspólne obszary jakichś tam tematów, zainteresowań, o których nawet faceci być może nie powinni wiedzieć i które dla nich nie są interesujące. I ja myślę, że nikt tak nie zrozumie drugiej kobiety jak kobieta właśnie. Twoje bohaterki nie dostają tego wsparcia od bliskich im kobiet, prawda? Wiesz co, ja tak jak napisałam na początku książki, większość ludzi prowadzi życie w cichej rozpaczy. I to tak jest, że to, co jest w życiu najcenniejsze, ta przyjaźń, nie każdemu jest dana. I ja myślę, że takie pozostawienie samej sobie i postawienie siebie w obliczu różnego rodzaju problemów bez wsparcia jest niezwykle trudne do ogarnięcia, do przejścia przez coś takiego. A nie mamy chyba jeszcze odwagi, żeby sięgać po leki, żeby sięgać po pomoc psychologa i myślę, że dalej w Polsce jest to wstydliwy temat, zwłaszcza w tym pokoleniu takim starszym. Więc myślę, że ta przyjaźń, to bycie z kimś jest niezwykle istotne. I właśnie jak go nie mamy, to zaczynają się dziać różne rzeczy. Myślisz, że twoje książki są głównie do kobiet skierowane? Ten kryminał również? Wiesz co, zaczęłam pisać pierwszą książkę o kobiecie 40-paroletniej, czyli takiej kobiecie trochę jak ja, która boryka się z problemami dnia codziennego. Ma męża, dzieciaki, teściów, którzy jej kompletnie nie akceptują i z którymi toczy bój. No i któż tego nie zna, tak? Wiele z nas niestety. I ja myślę, że jest się bardziej wiarygodnym, opisując te rzeczy, na których człowiek się zna albo ma jakieś tam pojęcie. I dlatego zaczęłam pisać historię wokół kobiety i o kobiecie. Natomiast okazało się, że po książki sięgają też panowie, co jest niezwykle miłe. Nie są to książki o miłości, tylko książki o emocjach i jak sobie poukładać życie po dużym przełomie. Tym przełomem może być utrata pracy, choroba, śmierć bliskiej osoby. Tych przełomów mamy tyle, ile mamy głów i pomysłów na siebie. Natomiast w tej chwili w grzechu też bohaterką jest kobieta. Ja myślę, że cały czas nie mam chyba tej odwagi, żeby pisać
O facecie, bo chyba nie do końca jestem przekonana, że znam na tyle świat i język faceta, żeby tam się odnaleźć. Chociaż bohaterowie tacy drugoplanowi i w męskich wersjach się pojawiają różnorakich. Natomiast ja myślę, że grzech jest chyba adresowany tak, do wszystkich. Grzech jest uniwersalny. Grzech jest tak, uniwersalny. Jak to i któż go nie popełnił, prawda? I któż nie ma wyrzutów sumienia? Wcześniej była Barcelona, była Grecja, teraz piszesz o polskiej wsi, tak, ale pełno jest stereotypów. Myślę, że właśnie taka jest prowincja. Wiesz co, myślę, że tak. Myślę, że na wsi jest o wiele trudniej się ukryć. Każdy każdego zna, każdy o każdym wszystko wie. To nasze przekleństwo, co inni powiedzą, tam funkcjonuje znakomicie i się bardzo sprawdza. Myślę, że wieś też ma inne potrzeby, inne możliwości przede wszystkim niestety. I w związku z tym jest to bardzo taki soczysty kawałek przestrzeni, który bardzo fajnie można opisać i bardzo fajnie można skontrastować, więc myślę, że jest to bardzo wdzięczny temat do opowiedzenia historii. Ale ta wieś u ciebie nie jest idylliczna, mieszkańcy, no tak naprawdę wieś unieszczęśliwa główną bohaterkę, prawda? Wiesz co, tak, ale dla mnie akurat wieś jest idylliczna o tyle, że ja spędziłam na wsi trochę dzieciństwa i to były bardzo takie, to są bardzo fajne wspomnienia i takiego życia gdzieś tam na luzie, trochę banalnie to zabrzmi, ale z przyrodą w tle. Natomiast ja się tam fantastycznie bawiłam i myślę, że na tej wsi jedziemy na wakacje, na wieś, poszukując właśnie takich przyjemnych chwil, oderwania od rzeczywistości, od biegu, od ulicy, jest inne powietrze i w ogóle wszystko jest zwalnia i tak dalej. I nagle się okazuje, że poszukując jednego, znajdujemy drugie. Zresztą bohaterka nie jedzie tylko na wakacje, ona cały czas poszukuje, tak? I ten grzech, który gdzieś tam się pojawił na początku, gdzie ktoś wmanewrował ją też w pewne wyjście z tego grzechu w taki, a nie inny sposób, spowodowało, jakby rzutowało na całe jej życie i ona tam próbuje się odnaleźć. A powiedz, co nas tak fascynuje w mrocznej ludzkiej naturze, że chcemy o tym pisać i chcemy o tym czytać? Wiesz co, sama nie wiem. Czytam wiele książek, poczynając od biografii różnych tyranów, od Hitlera przez Ewę Braun i Stalina i tak dalej. Brzmi to trochę dziwnie, ale rzeczywiście fascynuje mnie to, co ludzie myślą i co ludźmi powoduje. Nie wiem, proces Trynkiewicza i to, że w więzieniu poznaje swoją żonę i że masa kobiet do niego pisze miłosne listy i jest nim zafascynowana. No jest to fascynujące, tak? Bo trudno to zrozumieć. A z drugiej strony być może łatwo, nie wiem. Każdy jest po innej stronie. A powiedz jeszcze na koniec, skąd czerpiesz inspirację? Jakie książki czytasz? Kryminały? Wiesz co, lubię kryminały, lubię beletrystykę, czasami romansik wpada. Babcia zawsze mówiła, że jak się człowiek starzeje, to czyta biografię, bo czasu nie ma. Więc ja już chyba jestem na tym etapie, że tak jak babcia mówiła, polubiłam błękity i biografię, więc chyba zaczynam ten etap wygodnego fotela. Natomiast rzeczywiście mam coraz mniej czasu na to czytanie. Ta świadomość tykającego zegara gdzieś tam się pojawia. Kiedyś jak była książka niefajna i nie do końca mi się podobała, brnęłam przez nią. Natomiast w tej chwili masę książek odrzucam. Pisanie wyostrzyło też, ja jestem też po filologii polskiej, po dziennikarstwie, tak jak wspominałam. Natomiast pisanie i trzymanie pióra w ręku też wyostrzyło zmysł czytelniczy, czyli jakby dokonuje większej selekcji tych książek. Ale chyba najbardziej mimo wszystko inspiruje mnie ulica i to, co jest dookoła. Wrzucone hasło, jakaś sytuacja. I ja myślę, że to są takie chyba największe inspiracje. Bardzo boję się czerpać gdzieś tam z książek, bo boję się pewnego zafiksowania, czy nie mówię o plagiacie, bo to tam daleko do tego. Natomiast nie chciałabym odtwarzać i powtarzać. Jak zaczynałam pisać, ja bardzo świadomie sobie wymyśliłam styl pisania, język, pewną otwartość, to, że zaczęłam pisać w pierwszej osobie liczby pojedynczej, bohaterka ma tak na imię jak ja. Wymagało to pewnej odwagi cywilnej i pewnego zmierzenia też się gdzieś tam z sobą. Także ja bardzo świadomie sobie wymyśliłam mój język. I myślę, że on jest dosyć taki unikatowy. Czy możemy spodziewać się kolejnych książek, gdzie będziesz uśmiercać bohaterów? No, zaczęłam pisać kolejną rzecz i bardzo już się nie mogę doczekać, kiedy się nad nią pochylę. Kończę w tej chwili czwartą część Wakacji pod tytułem Nina. Ma się ukazać jeszcze przed wakacjami, natomiast rzeczywiście już pomysł w głowie jest. Znowu to jest bohaterką, jest kobieta, ale myślę, że zupełnie inna historia, opowiedziana trochę inaczej. Facet też, mocny facet się pojawia obok, więc tak.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja bardzo dziękuję.